Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to 80. materiał z gry Darkest Dungeon na modach. Powoli zbliżamy się do setki. Ta seria zamienia się w Binding of Isaac na tym kanale. Chociaż Isaac miał chyba te 100 odcinków, jak nie więcej. Dzisiaj wybierzemy się na naszą koleżankę Wiedźmę z zespołem, który widzicie poniżej. Flagellanti, Bounty Hunter, jaki Bounty Hunter? Highwayman, Shieldbreakerka i Vestalka. Teoretycznie z tym zespołem powinniśmy móc trafiać w tylnie linię bez problemu. Mimo wszystko różnie to bywa i zastanawiam się, czy czasami na przykład umiejętności odstunowania nie zmienić sobie na przykład na Illumination, gdybyśmy przypadkiem zostali wciągnięci na pierwsze linie i cokolwiek mogli robić, mi się wydaje. Bo nie jestem pewien. To byłoby lepsze. Ale teoretycznie Illumination oznacza też cel. A Dyzma korzysta z oznaczenia, więc synergia jakaś tam powinna być. Dobra, idziemy na Włości. A Włości to jest szczyt moich możliwości. Dobra, jest git. To jest ekipa na ciemno czy na jasno? Teoretycznie na mrok. Mocno mrok. Zastanawiam się, czy może tutaj jakiegoś jeszcze fajnego inkerta nie mam. Na podmiankę. Teoretycznie mądrze by było zabrać głowę Baristana. Dajcie mi chwilę, wiem, że to bardzo nieprofesjonalnie, że się budzę akurat w takim momencie z tym. Ma głowę Baristana. Highwayman, nie Highwayman, tylko Houndmaster, prawda? I mi się wydawało. Ładnie, głowa Baristana. Powinna pójść tutaj. 29 proty. I lecimy elegancko z tematem. Dobra. W tym wypadku to wszystko. Let's go. Nie, wybrałem złą misję. Nie, źle. Dobra, co za karę będę musiał w takim wypadku zrobić i tą misję na szybko. I następną. Nie widzę innej opcji. Powiedziałem, że idziemy na Wiedźmę, tylko że się zmieni kółę. Ten. Nagroda. A chciałem ten padlock. Bardzo mi na nim zależało. No teraz będzie taka porażka tutaj, co będziemy praktycznie wszystkich zjadać. Tak potwornie zjadać. No dobra, no mają tam jakieś proty i tak dalej. Może nie będzie to aż takie super mega łatwe, ale... Ale nie będzie to jakieś mega ciężkie. To gwarantuję. Tak się właśnie dzieje, jak się człowiek spieszy, to się szatan cieszy. A z czego, to nie mam pojęcia, no ale to szatan, więc nie wiem, i wie. That's the way she fucking goes, tak to kurczę bywa. Najbardziej boli mnie to, że po prostu przekliknęło mi questa na innego, tak. Ale no trudno. Jak już powiedziałem, idziemy dzisiaj na Wiedźmę tak czy siak, więc nic nie ma szansy mi przeszkodzić. Nawet jakiś gówniany Shambler. Ten Shambler jest teraz spoko mordeczką, bo dropi te. Nazywa. Dobra, zaraz wrócimy do tego tam questa w tym courtyardzie. Nie obsrajcie się tutaj, żebyście aż po mnie przychodzić. On mu zabuczał nad głową, tak się wkurzył, że aż skrytował go na jeden cios. I nie dziwię się, szczerze mówiąc, sam bym tak robił, gdyby ktoś mi cały czas puczał nad uchem i cały czas robił jakiś dyy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 y
No, Crit Hill na niej też robi swoje. Ta ekspedycja polega na tym, żebyśmy zebrali cokolwiek i wyszli jak najszybciej. Szkoda, że nie mam jakichś sensownych obszarów jak tutaj, no ale jak się nie ma, co się lubi, się dźga co popadnie. Niezła próba Gnaszerku. O, idealnie, wybrałeś świetny cel. Jeszcze raz Dismasa, dawaj. No koło Dyzmy nie stało, znaczy, okej, stało koło Dyzmy i stoi w sumie cały czas, ale... To nie o to chodzi, to nie jest tak. Dobra, do widzenia, piesku. No proszę bardzo, łopatą cały czas można podważać, a myślałem, że tak się nie da.
Może to zależy i na niektórych skrzynkach można, a na niektórych nie. Nie, kochony są złe. Chcę mi się z tym bawić. On cokolwiek niech będzie. Jakiś to nowy dodatkowy trinket, może się kiedyś na niego namyślę nawet. Nie sądzę, żeby tak było, ale... Nadzieja matkom głupich, czy coś tam. Oczywiście, Malfonów, misintent. Dlaczego ten misintent zawsze? Te brakujące namioty, skąd one się biorą? To właśnie tylko te brakujące namioty powodują te malformacje jakieś różne, raz okrągłe, raz podłużne. Dziwne. Nie ufałbym namiotom po czymś takim. Powóg na szery, super szybkie gówno. O, idealnie. Spodziewałem się, że będzie kiedyś sytuacja, że ona będzie musiała z pierwszej pozycji właśnie użyć skilla. No i proszę bardzo. Nie no, nie mogę tak nie zostawić tego bez odpowiedzi. To straszny assault na niej. Wracaj do lochów. Po pierwszy raz w całej serii użyję Illumination, patrzcie. Czarna jak śmierć. Jak to bywa? Dobra, super. I bleed. Jeśli tam jest Shambler w tej pojedynczej walce, nawet nie będę miał nic przeciwko. Dodatkowy... Jak to się ładnie nazywa? Blueprint. Zawsze mile widziany. Jest pytanie, czy to na pewno jest Shambler, czy to jest jakaś bestia z gwiazd, czy inne kuski? No... Na bestię z gwiazd mi to nie wygląda. Na Shamblera tym bardziej. Wygląda mi to na zwykłe gówno. Cóż, no to tak się krambluje właśnie życie. No Insidious Killer, no ja mam tego świadomość, to jest taki Insidious Killer jak diabli. Ale Erlumy to mi się przydadzą. Zawsze w sumie. Dobra, robimy ognicho. Dobra, zaryzykuję. Pienice jak zwykle zawsze działają. Poproszę o to, żeby nikt nas w nocy nie zaatakował. A ty sobie tutaj blighty. Aha, no tak, ona ma koszmary. Troszkę zapomniało mi się o tym, że tak rzeczywiście jest. Dobra, ta ochrona to nie jest najmądrzejsza rzecz, na jaką wpadłeś. Wężyku. My też sobie zrobimy ripostę. Z kubańcu. Ten co chciał naharać. Taki har... Nie, to riposta leci. Cię nie bawię. Oznaczenie. Dobra, więc on już z automatu umiera. I trochę głupio, bo teraz tak gdzieś będę się podciąć. Ale ty się nie stresuj, bo nie masz czym, kobieto. Jest wszystko pod kontrolą. Despacito 12, nawet lepiej. O, nieźle chciał Dyzmę sparaliżować. Zaraz on będzie na wózku jeździł za tę próbę. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Dobra. Przyjmijmy, że to będzie ciekawsze. To na pewno będzie ciekawsze.
zamiast Antivenoma. Ale dobra, zobaczmy co jest jeszcze tam, zanim się cofniemy. Nawet nie będziemy się cofać, przejdziemy na ten, na przestrzał. Nic mnie nie powstrzyma. Elo. Śmieszna barykadka. Good luck with that. 15 stres, co to jest? I ognicho. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. A dzisiaj jej szubienice nie podeszły, jak widać. Nie wiem, mnie tam bawi taki humor. Nie jesteś bardzo religijna, to szkoda. Drugiego koszmaru nie masz i bardzo dobrze. Blazing Star is Born, 10 minut. No nie jest to życiowy speedrun, nie powiem. Ale za to tu fajna umiejętność weszła. Hot to Trot to jest naprawdę coś, co lubię. O, siema, rekrucie. Bounty Hunter. Aha, dobra, to nie umie. Watcher na czwartym poziomie. No jasne, że cię biorę. Kurna pytanie. Więc tak, no, jeszcze brakuje mi tylko... No, jeszcze brakuje mi... Grave Robberki. Ale skoro to jest Butcher, no to mi się wydaje, że powinien nazywać się Butcher napisany caps lockiem. To byłoby tylko dla mnie normalne. Dobra. Slice'em Open musisz mieć jako skill wybrany. Jesteś wtedy pod mele, zgadza się. Ach, to jest rzucanie nożykiem, dobra. I tutaj kto nie zadaje obrażeń. Więc okej, co my tu mamy? Crit versus oznaczanie. Hit, Prota, Damage, Debuff, Skill Chance. Stress Healing, jak kampimy, dobra. Cię poproszę tu na moment, koleżko. No swoje wszystkie umiejki specjalne. No git chyba, nie? Mi się wydaje w każdym razie. Trzeba będzie tylko na przymusowe leczenie wysłać. To od razu zacznijmy od tego, co tutaj masz ciekawego. Pity Dodge brzmi ciekawie. Dole już nie ma nic, więc git. Vernon, no niestety. Aderables. Każdy z was coś ma. Ale Taf to jest fajny skill, na pewno wchodzi. Dobra. Teraz możemy wybrać się w końcu na boss. Oj. Ale dobra, czy nasza wystalka ma ten Sacred Scroll? Bo mi się wydaje, że ma. No ma. No trudno nam mieć se może. Kurde no. Strata, no boli, no. Ale człowiek się uczy dopiero po takim czasie. To 75 000. No nie jest to biedny wynik, nie powiem. No i zbierała sobie grzybki, tam pora na przygodę. No i to bardzo ładnie jej powiedział, żeby wypieprzała do dziczy, bo sama jest dzika. I ona się obraziła i powiedziała, o nie, 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 kolego, tak nie będzie. Ale się zestresował aż o 7 punktów. Kurna, i co ja teraz zrobię? Nie wiem, na pewno użyję tutaj zioła.
jest świetne, to odstresowanie się właśnie, bo dzięki temu dochodzenie po korytarzu czasami może nam pomóc. Dobra, to jest bardzo dziwne, jak to plazma, strasznie kohesywna bym powiedział, jeśli istnieje takie słowo. Wiem, że adhesive to jest klejące się, no ale cohesive nie znam. Ej, zaraz, masz speed 2, jakim cudem ty się ruszysz tak szybko, kiedy Dyzma ma speed 10, nie oszukujesz troszkę? Dobry posta. Teraz nawet Vestalka się tutaj nie bawi w takie klocki. Ją to już nie śmieszy, ona też będzie ripostowała. Ja tam nie wybaczę, zgadza się. Wow, jeden klucz za taką starą jędzę. Tak, tak, duża sztuka. Tak, tak, zapomniałem iść do tego pieprzonego miejsca i teraz mam problemy. Dobrze, że dałem jej tę głowę baristana na protę, bo też się robi Solones. Dobrze, Flagellant jest taki zwinny. Kurna, nie wiedziałem nawet. Tak uczy się całe życie, jak widać. Dobra, pozbądźmy się chociaż jednego z tych pomarzastych skurczysynów, bo wiem, że kawalera nie mam jak wyeliminować. Muszę się po prostu pogodzić z tym jego jednym cioskiem. I zaraz go później zaleczyć. Mój głupoty, ja powinienem Shieldbreakerkę leczyć, bo on sobie da radę. To nie jest największe zmartwienie. Dobra. Kolejny z głowy. Dobra, ona dostaje heal. To spełnia, on też ma fairway fighter, czyli że jak ma pełne zdrowie, to bije o ileś tam mocniej. Pamiętam dokładnie o ile, ale nie, krot nie ma niestety, szkoda. Dobra, wyginę, wieżaku. O, to bardzo ładne leczenie. O nie, kryt w Balzepo i jakie się z tego podniosę. Pewnie jednym ruchem, co? Zobaczmy. No popatrz, pełne zdrowie. Ale głupie, kto by przypuszczał, że atak w niego, nawet krytyczny, jest kompletnie nieskuteczny. Wow. Opara opadła. No w nią to już będzie bardziej skuteczne, ok? Mogłeś się ogarnąć, nie musiałeś tego robić. To jest z siebie dumny. Masz większą szansę na kryty za tą gościu. Czekaj tylko na swoją turę. No i... No kontynuujemy cały czas ten onslaught, no co mamy robić? A tu skarby, no proszę. Skarby, których nie dosięgną, co prawda, ale skarby. No proszę, łopata raz, później pójdzie druga. Jaja. Chcesz smocze jajo? Gdybym miał jaja. Ze stali. O, dobra, czyli klucz trzymamy. Bardzo fajnie. Kurczę, no ten scouting to epicki był, nie powiem, no aż jestem pod wrażeniem. Jestem naprawdę zadowolony z efektów. Dobra, dyzma. I walkę mamy tutaj z kim? To będzie. Tylko nie z Crimson. Okej, mamy to Virago wstrętne. Które widzieliśmy po raz pierwszy w... bodajże... Endless Harvestie? Dobrze mówię? Chyba tak. Dobra, więc jednego Magota mamy z głowy. Dobra, wyciągnąłbym... killerkę do przodu. Dzięki temu na wypadek, gdyby Dyzma spróbował...
Jest taka szansa, nie chcę w to wierzyć, ale jest... A, no i... Ale dobra, jest dobrze, okej. Okay. No więc, gdyby Dyzma spudłował, ona może poprawić. Przy okazji też oznaczyć przeciwnika, więc... Proszę o oznaczonko. Dwie tury. To niedużo, ale... Wystarczająco. Dobra, że to zaklęcie jakieś. Heks wstrętny. Dobra, 11. Na Virago to jesteś całkiem martwy. Martwa. Ciężko mi określić płeć tego czegoś, ale mam pewne podejrzenie, że to kobieta. Nie tylko po głosie, ale po tym, co tworzyło takie dziwne fałdy na ubraniu. Ale pewny nie jestem, więc... Wolę nie mówić. Bardziej, że jeszcze jakiś social justice warrior mnie dopadnie i dopiero będę miał nauczkę. O kurczę, pułapka, nie zauważyłem jej, bo miałem zamknięte oczy, sorry. Autentycznie, miałem zamknięte oczy i nie widziałem tego, że się pojawia nowa pułapka. To była głupota, bo myślałem sobie, na moment zamknę, przekliknę do korytarza i przejdę. A bym się przejechał nieźle, bo mnie jedno oko boli, tak jakby mi się miało zaraz zacząć świecić, nie wiem czemu. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ten fenomen jest nawet dla mnie dziwny, ale... Nie wiem, tak jakbym miał udawać Sansa Undertale w prawdziwym życiu. Brzmi to kompletnie głupio, jeśli się nad tym człowiek miał zastanowić, no bo... Dlaczego ja miałbym być akurat szkieletem? No, każdy z nas, znaczy... Każdy człowiek ma w sobie szkieleta, tak? Więc... Interesujący koncept, nie ukrywając. Jak to, że zużyję klucz, który zdobyłem na początku tego miejsca, więc... Ice się zgadza, elegancko. Dobra, powiedzmy, że zbieramy dzisiaj kryształki. Dobra, są gnaszery, ale są zaskoczone. Też bym był zaskoczony moją obecnością w tym miejscu. Dobra. Jak dobrze pójdzie... Dokładnie o to mi chodziło. Teraz tym powinienem móc do... A nie, bo oni nie zostawią truchła, nie? To zrobiłem to głupio. No. To nieważne. Ale dobra, nie, wyszło na moje. Bo chciałem właśnie zabić najpierw dwa gnaszery. O, to nieźle go zatrułeś. To fajny poison spores. On nawet nie dostał blighta. Miał być większe szczęście, jakbyś używał gałęzi, gościu, no ale... Jak to mówię, jak się nie ma co się lubi, się kradnie co popadnie. Większe kryty poproszę. No i zobaczymy, w kogo walniesz. Dyzmę. A Dyzma ci odda. Dzisiaj Dyzma ma chyba naprawdę dobry dzień. O, jest oznaczony, a to znaczy, że strzał będzie bolał mocniej. Dobra, jeden HP ci zostaje, kto ci dobija? Chyba Shieldbreakerka mi się wydaje, zasłużyła na to. Kill of the game. A nie, krwawienie będzie twoim kill of the game. No dobra, spoko. Licz się śmierć tak naprawdę, nie sposób, w jaki umierasz. Brzmi głupio. Nie liczy się śmierć, licz się sposób, w jaki umierasz. Tacy najlepsze. Dobra, ktoś się powinien odstresować, w tym wypadku ty. Kurczę, jakie te dodatkowe rozbudowane dystrykty są świetne. Autentycznie podoba mi się ten głupi pomysł choćby tego odzyskiwania dwóch punktów stresu na Kurio. W końcu ten endgame jest jakiś urozmaicony, a nie jest trudny, bo nie możesz być lepszy. Teoretycznie ja bym jeszcze widział to, że nie ma takiego szóstego levela kapu, tylko po prostu postacie mogą się w nieskończoność po prostu masterować, ale to już były przegięcie w którymś momencie. Wchodzą na najmroczniejszy loch i właśnie one-hitują bossa końcowego. Więc byłoby to takie sobie też, nie ukrywając. Dobra. Kryt czy nie kryt? Wolałbym nie kryt. O, nie, no dobra, jest kryt i jeszcze to, że jest większa szansa na skrytowanie gościa, może w ten sposób. Jeszcze ty mu przywal. Co znaczenie? Pół HP zabrane. Niestety nie mamy stuna, żeby sobie z nim lepiej poradzić, ale... Dobra, to wystrzelimy jednego gościa. Nie ma problemu.
tutaj cały czas krwawienie mu tylko wrzucać trzeba. No dobra, możecie się chronić. O, to bardzo dobry pomysł. O, restoration sobie robisz z tego. Wow, to jest naprawdę fajne. Teraz wyciągnij go naprzód. Dobrze. A to jeszcze tak się healnie yellow. Po co się leczyć normalnie, skoro można się leczyć ofensywnie? O nie, nie pokazuj. Nie interesuje mnie, co ty tam masz, gościu. No i pokazał. To potrafi. Potrafi umrzeć. To fajnie, bo mi się zestakuje wraz z tym trapezohedronem, który mam. To miłe. Ale my nie przyszliśmy tutaj po secret roomy i po trapezohedrony. Mamy trochę inny cel, z tego co pamiętam. Na pewno nie jest to walka z gulem. Uuu. O nie, fajnie. No nic. Jak... Dobrze, równo 11. Czy ty też się natniesz na dyzmę? Uwaga. No to 26, więc nawet lepiej. Okej, okay, i mamy teraz tego gulasa. No prędkość na minusie, ale zawsze... Zawsze będzie szybszy. Dobra, tu heal grupowy definitywnie powinien wyrównać sytuację. Elegancko. Dyzma. Skrytów to już nie jest tak dobrze. Ale na całe szczęście mamy bleedy właśnie na gości z protą, więc... Buffy, nie buffy. Ale ona właśnie w ciemności ma naprawdę ten swój taki reveling, że aż mocno robi robotę. Czy w Quake'a gramy najwidoczniej. O! Feder Japę. Horror, no nie powiem, no horror jak diabli. Tego umarł. Trenami na całe szczęście nie obchodzi. Ty masz o dziwo najwięcej, więc go. Wygrzebałeś ze śmietnika jakieś fajne rzeczy? Nice. Dobra, obstawiam, że już więcej zioła nie będziemy potrzebować. No też nawet jeśli trafi się nam karkas, który możemy po prostu oczyścić i mieć więcej żarcia, tak jak tu, to raczej nam to nie będzie potrzebne. Z prostej przyczyny, mamy wystarczająco żarcia, nawet jeśli żeby się zbuffować przed walką z bossem. Oj, coś gra chyba naprawdę na siłę, staram się udowodnić, że tak nie jest jednak. Jednakowoż tutaj na pewno umie używać skilla z pierwszej linii, więc tragedii nie ma. Jednakże nie mogę, mimo wszystko, zamienić Balzepo sam z własnej woli. Dobra, duży slime. Bardzo duży slime, robi bardzo dużą krzywdę. Okej. Nie jest dobrze. Oznaczenie ofiary. Okej, okej, spokojnie. 5. Ile masz? 5. Dobra, elegancko. Blight niby nie zadziała. Dobra, trzeba go nastawić na kryty i spowolnić. Ty możesz się najwyżej tutaj healować, chociaż dobra. To znaczenie nie boli tak mocno. Ty musisz uciekać, żeby mógł się zacząć zamieniać. Świetne są bronie, które własnoręcznie tną. Uuu. Niedobrze, niedobrze. Ale okej, bo ją się wypchnie teraz na sam koniec, na całe szczęście, moimi umiejkami. Dobrze to akurat przemyślałem. Teraz mamy team composition w takim w miarę optymalnym stanowisku. Tylko nie rób, proszę cię. Ty tu kineza, no wiedziałem, no nie chciałem, żebyś to robił, a ty to robisz. Przez to walka potrafi trwać nieskończoność. Dlatego ukróćmy to w zarodku, zanim to się rozprzestrzeni. Zacznie klonować. Dzięki, dzięki.
krew do ręki, nie chcę. Dobra, robimy ognicho. Polecimy klasykiem z szubienicą. Którzy to lubią. I buff przed walką mi się wydaje będzie potrzebny tutaj. Whistles. To jest najlepsze, to gwizdanie. Pamiętam, że w wielu memach z Darkesta to akurat było robione. O, mapa. No to mapa, halo. Mapa terenu została znaleziona, to super mi pomogła ta mapa. Ej, no jest jasno, czy nie powinienem ja się jako pierwszy ruszyć? Dobra, na tej turze jeszcze nie gasimy światła, gasimy światło jak ona ma ruch, dobra. To czarna śmierć. Nie tylko śmierć jest czarna. Oznaczenie tego frajera może być przydatne. Nie sądziłem, że tu będzie jakikolwiek kryt, no ale... Dobra, bez stuna jakiegoś? Bez stuna. Szkoda tylko, że nie celujecie w ludzi z ripostą, to byłoby takie w miarę przyjemne, wiecie? Tak. Miło. O. Dobra, mimo wszystko trzeba mi to rozegrać w ten sposób. Dobra, jestem już na pewno martwi. I dla wszystkich. I co, gościu, zrobisz? Wbijesz się w nią? Ona ma protę. Nie podejdziesz tak. Co ty? Ona jest z teflonu. Z kewlaru, nieprzebijalna dla takich lamusów. Dobra. Jest gościu na maksa zdebuffowany. Ale mimo wszystko polecę pod heal. I zobaczymy. Dobra, obrażenia na Flagellanti mi akurat nie robią nic kompletnie. Nie najmniej boli. Wręcz przeciwnie bym powiedział, że jeszcze bym go trochę obił specjalnie, ale... Nie kuśmy losu. Róbmy tak, YOLO. Chciałem powiedzieć, że chyba mnie to ugryzie w dupę, ale na całe szczęście nie. O. I dobrze, że nie pozbyłem się żadnych bandaży, bo jak widać na załączonym obrazku. Co my tu mamy? Dragon Slayer only. O. No i git. Dobra. Dawaj, wiedźmo, dawaj. Dawaj, dawaj. Chcesz, żebym cię zabił? Okej. Okay. Kocioł nie krwawi, więc ty na pewno nie nawalasz w kocioł. Dyzma, przeżyjesz, to tylko kociołek. To jak Menelixa trochę. Kurna, ten kocioł jest całkiem wytrzymały. Dzięki. Dobra, ubiła kotlecika, ty wstrętny kotleciarzu. Kurde no, z takiej pozycji to ja... No kurczę, zostaw tego dyzmę! Szmato. Puść go, powiedziałem. Nie pozwolę, żeby dyzma został znowu kurwa zeszmacony. I zdech. Nie ma takiej opcji. Dobra,
No mimo wszystko wolałbym, żebyś podleczyła trochę zespół. I niech Flagellanti może bić. Podbiciem na kryty, bo nie można jej wyciągnąć do przodu, z tego co widzę. Pana kryty. Właśnie będzie dzięki temu wolniejsza. Dobra. Ubijasz, kotlecik. A ja ci ubijam krwawienie ciągle. Dobra. Dyzma już jest elegancko wyleczony. Znowu kotlecik. A co ty taka niechętna z wrzucaniem Brugara? Chyba się zbagowałaś, co? Nie, żeby mi to przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Wręcz się naładuje jakąś ripostę na ciebie. O, tak. 10 na 5 tur. To lubię. Wiedźmo wstrętna. Won do piekła, wiedźmo wściekła. Dyzma, no weź ją dźgnij za to, że cię wrzucę do gara. Dyzma jest ciągle w kotle, nie? Dobra, to już nie jest śmieszne, zabijamy ją. Sorry, Dyzma. No... Dyzma nieugięty w kotle zaklęty. No co ja mam poradzić, że go ciągle wpieprza do tego kociołka? No to jest już absurd, tak? Jaka jest szansa, że za każdym razem wybiera tego gościa, no? Zaraz ciebie dostanie. Już. Wychodź z tego kotła, Dyzma. Jak tam zdrowie? Ej, no za co? Przecież już... Nie ma jej. Byłaś z tego kotła. Co ty odpierdalasz, gościu? To było całkiem niebezpieczne. Co ty sobie myślałeś, siedząc w tym kotle? Dobra, dobra, jaki continue adventure, jak ja to muszę od nich owalnąć. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Aż odpuszczę sobie szubienicę, porozmawiamy dzisiaj normalnie. Proszę o sanktuarium. O, i jakaś prota na wypadek, czy po prostu zwykły heal. Obie heal się nie należy. To to Dyzmie. I na przykład... Kurczę, no chciałbym tego... Masz, Blight, go. No i znowu masz koszmarki, spodziewałem się tego. Okej. Dobrze, że ona też ma Illuminati, które pozwoli atakować niewidzialnych przeciwników, no bo inaczej byłby Glick. Infuse. Glick. Infuse. Glick. O, super. Szkoda, że mam to kompletnie w dupie. Glick. Ale glicknął. Glick it, Mayfly. Odsłaniamy kolejnego. Go, riposta. O, idealnie. Haha, frajer. Jeden z głowy, dawać kolejny. No to nie jest zabawne. Nie chcę, żeby przypadkiem... Nieważne, na kogo to użyjesz. Witamy w świecie żywych. Weekend? Już? Kurde, nie wiedziałem. I zabij się na jego gliku, tych glików wstrębi. Glig. O nie, Dodge Viper, najgorzej. Dobra, Infuse mnie jeszcze tak nie boli, jak ten jego glik. Dobra. I dobicie. Nie ma dla niej więcej stresu. Ciężkie wspomnienia. Ciekawe, ciekawe. No co, no żarełko oczywiście wywalimy. Zrobimy sobie to. Czy te Aegis Scale mnie tak obchodzą? Ja i tak z nich nigdy nie korzystam, nie?
tutaj mamy 1500-3000. Tu też mamy przeszło. No nie ma nic tańszego. No to jest 2000. A Erlumów mi najbardziej szkoda. A co ja robię? Walić zaproszenia. Elo. Problem rozwiązany. Bum, gasi mi światło i wynosi mi się dub. Pół. I proszę bardzo. 40 minut. I dostaję jakąś chorobę. Uuu, Dismas, minus 10% stresu. No to chyba wiemy, co ci zalokujemy. Tak mi się wydaje. My obsession caused this great foulness. And it is shameful that I must rely upon you to set it right. Chociaż kurczę, no. Mam teraz ludzi, których muszę odstresować. Znaczy, zabrać im te negatywne rzeczy. Kanonier de Gonslerka to fajnie. To nie jest cały czas nic z tych osób, które mnie interesują. Ale za to, Balzepo, lecz się, Czosiu. Lecz się, Gosiu, lecz się, lecz się. Czarek jest git. Rzeźnik jest git. Raule jest git. Light to cały czas ma jakieś problemy. Vernon znajomy życie oczywiście też. Ornstein tak samo. Kaderables też. Dobra, ale na razie zajmijmy się tymi, którzy mają wyższe poziomy. Dobra, no kasa się zgadza. Tu ludzi nie możemy zrekrutować. W wagonie fajek są jakieś ciekawe rzeczy. Nie są. Ale właśnie, mógłbym posprzedawać niektóre kurio, no tych, których na pewno nie będę gadał w swoim zestawieniu. Cloak of Darkness na Revenanta. Dobra, gościu, pokaż mi się, gdzie się chowasz. Jeśli jest bardzo ciemno, to jesteś wtedy naprawdę w dobrej pozycji. Więc go. A max HP damy komuś, kto naprawdę tego potrzebuje. Teraz pytanie, czy robić to w myśl strategii robimy tanka, czy robić to w myśl strategii, no dajmy to komuś, kto ma mało, żeby miał więcej, nie? No bo tutaj robi mi 7 dych. Ale wiem, że na przykład są postaci, którym jak się da takie rzeczy, to powiedzmy taki Cezary, to nagle ma 41 i czasami to robi różnicę. Nie mówię, że zawsze, tak? Taki Jorwę, tyk, 62. Takiej Cassidy jakbyśmy dali, to ona i tak by tego nie doceniła, bo ona ma mało bazowo zdrowia. Właśnie. Skoro o tym mowa, to może zamiast proty tobie po prostu damy więcej zdrowia. 49 to już jest taka sensowna ilość. I tak bym może nawet zostawił. Mimo wszystko Shieldbreakerka to Shieldbreakerka. Niech ma tę swoją protę. Dobra, więc tego nie będziemy i tak używać. Tego tak samo. No tych Greavesów i Budków tak samo. To chyba ma już Hazel, ten kapelusik ma, więc kupuję. Kwiatki dla pięknej pani tam widziałem były. Gdzie są te kwiatki dla pięknej pani? No właśnie, bleed i damage mele. Ale my pod to nie robimy naszej plague doktorki. Dobra, przyjmijmy. Okej. Okay. Mieści się w drugiej pozycji? Nie no. To jest zbyt szalone. To już ma 10% damage range skills. Mam lepsze rzeczy, na przykład choćby to. Dobra. Stone skill mu. Nie, dzięki. To on się nad tym mógł zastanowić. Nad tymi na pewno. Aha. Tych jej nie mogę trinketów sprzedawać. Nie mają ceny, no nieźle. Dobra, zrobiłbym tak. No i jest elegancko, jeśli dorobiliśmy trochę tej kasy. Najważniejsze jest to dla mnie tylko dlatego, że dzięki temu nasz bank będzie lepiej prosperował. Zobaczmy, czy coś może sobie możemy dobudować, chociaż wątpię, ze względu na to, że jesteśmy całkiem biedni. To
względem krestów i tak dalej. Mimo wszystko. Nie widziałem ani jednego tika, żebym mógł coś ulepszyć. No cóż, bywa i tak. Ale z naszej rozpiski wynika jawnie, że pozostało nam tylko zabić utopioną ekipkę i brygandzistę 16-dudniarza. Pound, pound, pound. Dobra, myśmy Dark Tamburynę zrobili. To następne podejście to oczywiście będzie bryganda 16-dudniąca, 16-calowa, hehe, i będzie jak będzie. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to super, możecie zasubskrybować kanał do większej ilości materiałów. I widzimy się w przyszłych materiałach na tym kanale. Bywajcie.